tutaj, ponieważ mamy bardzo duże zastrzeżenia względem polityki władz miejskich, prezydenta Marcina Krupy i ekipy Forum Samorządowego, ponieważ oni są bardzo mocno uzależnieni od biznesu deweloperskiego, stworzyli wielki układ rządzący miastem, mają ogromny system propagandy, który nie przedstawia realnych problemów mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Stykamy się z problemem zabudowy Doliny Rzeki Mlecznej, która jest doliną zalewową, miejscami powodziową i wszelka zabudowa tam jest niewskazana. Natomiast deweloperzy bądź inwestorzy chcieliby ją zabudować i na tych gruntach zalewowych zarabiać. W ogóle brawo dla Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Katowic. Walczy również Burowiec o Welostradę. Walczą społecznicy w różnych częściach miasta. Po prostu uważamy, że nie tak powinno być. Nasza platforma zrzeszyła 12 organizacji, które o coś walczą, tak? My chcemy mieć w Urzędzie Miasta prawo przyjść, przedstawić problem i uzyskać rozwiązanie. Nie chcemy kończyć sprawy w sądzie. To nie na tym polega chyba życie w mieście i relacja między rządzącymi a jego własnymi mieszkańcami. Katowice się wyludniają. W ciągu ostatnich 10 lat straciły 70 tysięcy mieszkańców. Ludzie po prostu przestają chcieć tutaj mieszkać. Od lat kilkunastu w różnych odcinkach czasowych rozmawia z Urzędem Miasta. I teraz tworzymy nasz protest, ponieważ zostaliśmy postawieni pod ścianą. Nas się w ogóle nie słucha, także na chwilę obecną nie przewidujemy żadnych rozmów z Urzędem Miasta, chyba że wyciągną do nas dłoń.